Staram się przyspieszyć te wszystkie wstępy. Dzień dobry, tutaj kłania się Krzysztof Sylwanowicz. Dzień dobry i chciałem dzisiaj powiedzieć o tym, o czym planuję powiedzieć już od 3 czy 4 dni. Z tym, że zawsze wieczorem zapominam. Nie, znaczy nie, inaczej. Wieczorem już układam cały scenariusz wypowiedzi. Wszystko dokładnie, jak powiem. Oczywiście nie zapisuję niestety, ani nie nagrywam. I w związku z tym no, staram się zapamiętać ten scenariusz tej wypowiedzi, którą zamierzam nagrać w dogodnej chwili. No i niestety oprócz przedstawienia się i jakiejś próby spisu treści, to mi się już więcej nie udaje. No ale spróbujmy. Z tego, co sobie zaplanowałem, z tego wieczora, którego planowałem ten filmik, to planowałem sobie filmik na temat odpowiedzi na komentarze do jakichś moich niedawnych filmików, których niestety nie do końca zapamiętam. Zacznijmy, spróbujmy to jakoś sobie jednak przypomnieć, bo wiąże się to jeszcze z innym faktem, który też będę chciał jeszcze dopowiedzieć, to znaczy rozmowy telefoniczne. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt spisu treści, to był to komentarz, który pojawił się na moim filmiku. Było to zapytanie o wykształcenie. Zapamiętałem to słowo wykształcenie. Z jednej strony można zabawowo, szybciutko odpowiedzieć, że wystarczająco. Ale nie chcę mówić, że wystarczające, bo kiedyś sobie przypominam taki kawał, jak naziści pytali więźniów obozowych, ile mają lat. Jak odpowiadali im, ile mają, to wtedy mówili, to wystarczy. I, że tak powiem, takiego więźnia uśmiercali. Także w związku z tym nie chciałbym teraz popaść w taką samą sytuację, kiedy powiem, że moje wykształcenie jest wystarczające. No to jeżeli jest wystarczająco, no to znaczy, że już więcej wykształcenia mi nie będzie potrzeba. A to jak gdyby nie jest to prawdą, ponieważ każdemu człowiekowi w każdym wieku zawsze potrzeba wykształcenia. Tylko tyle, że masz możliwości ma teraz mniej, żeby się kształcić i w związku z tym no, kształci się gdzie popadnie. Niestety cywilizacja nam dostarcza pewnego rodzaju tak zwanych mediów. Mediów, no to takie myślę, słowo jest, powiedziałbym. O, ja muszę chyba pana ściszyć trochę. Sam mówię. O, ja będę musiał ściszyć, bo światopogląd jest głośny. Stereometryczny. Czyli patrzy na świat jak na zgromadzenie. No to jest pikseli. Czyli taki niepodzielnych elementów, które właśnie są fragmentami czasu lub przestrzeni. Natomiast nie daje się z nich już rozdrobnić, czyli po prostu jest ograniczone. To chyba drugi filmik, przy którym znalazłem ten komentarz od innej osoby, no ale wiadomo, że ile tych osób jest, to tyle założy kont. Także można jedna osoba może mieć wiele kont i może się komentarze udzielać ciągle z innego konta i w związku z tym nie wiadomo, czy jest to jedna osoba, czy wiele osób. Pozory można tworzyć jak się chce. Natomiast odnośnie tego zawodu, nie zawodu, o to chodzi, że zapamiętałem to słowo, wykształcenie. I to jest tak, że w ogóle a propos komentarzy w filmach, które są pytaniami. Pytania sugerują no, nie tyle odpowiedzi, co sugerują wiedzę.
najczęściej ludzie pytają o to, o czym na o to stawiają takie pytania, co do których odpowiedź znają. W związku z tym to by się zgadzało z tym, że ktoś mi postawił pytanie, jakie mam wykształcenie. Natomiast ten komentarz za chwilkę, zanim jeszcze zdążyłem usiąść do komputera i odpowiedzieć na ten komentarz, to zniknął, został skasowany przez tą osobę. Także najprawdopodobniej jest to osoba, która zna moje wykształcenie i wie, jakie ono jest. Tylko tyle, że no, zasugerowała mi właśnie odpowiedź. Próbuję w ten sposób tymi pytaniami no, naprowadzać mnie na tematy, o których chciałaby coś posłuchać, czy chciałaby się czegoś dowiedzieć. No właśnie nie jestem pewien, czy na pytanie należy odpowiadać, czy należy odpowiadać wprost i szczerze, ponieważ no, informacja jest zawsze pewnego rodzaju no, powiększeniem możliwości osoby, która tą informację uzyskuje, natomiast nie wiadomo, kto to jest, także że jak gdyby nie jest za mądrze wypowiadać się do wszystkich naraz, bo wtedy jak gdyby wzmacniamy i naszych przyjaciół, i naszych wrogów. I w związku z tym, jeżeli wrogów jest więcej, a niestety tak z czasem będzie, że wrogów będzie coraz więcej, a nie coraz mniej, mogą się zdarzyć lokalne społeczności przyjaciół, ale raczej ilość wrogów rośnie z czasem, jak gdyby niechęci wszelkiego rodzaju się pomnażają i jeszcze umacniają w związku z tą rozbieżnością zainteresowań najczęściej i z rozbieżnością poglądów. Ponieważ dwie osoby, jeżeli się tak statystycznie weźmie, czy z tego jak gdyby światopoglądu tego stereometrycznego, to jak gdyby, jeżeli się weźmie dwie osoby, to one jak gdyby muszą mieć różne poglądy, ponieważ mają różne mózgi, mózgi są na tyle skomplikowane, na tyle złożone, że jak gdyby no, można dziedziczyć ich kształt mniej więcej. Taki kształt właśnie, taki powiedziałbym pokrój tego mózgu, czyli jakiś rozrost odpowiednich obszarów tego mózgu, czy zainteresowań, czy predyspozycji, natomiast nie dziedziczy się jego identycznego kształtu, czyli gdyby ponowne narodziny nie są klonowaniem, nie są jak gdyby powiedzeniem istoty, co do ostatniego szczegółu. Nie przypuszczam nawet, że nawet w klonowaniu te klony tak zwane, czyli te istoty utworzone jako kopie, to tak naprawdę nie są identyczne i to tylko jest legenda taka, która ma jak gdyby łudzić i wyciągać kasę na badania i na budzić sensacje, mnożyć literaturowe różnego rodzaju no, legendy tak naprawdę, bo cały świat jest takim światem legend. Ktoś kiedyś opowiedział dziecku legendę, i ta legenda zaczęła rosnąć i dziecko zaczęło opowiadać swoje własne legendy i każdemu kolejnemu dziecku też przede wszystkim je bawiło tymi legendami. W związku z tym te legendy się mnożą szybciej niż ludzkość. Praktycznie, czyli im więcej jest ludzi, tym więcej jest legend. I tylko tyle, że niektóre są jak gdyby łatwiej jest zapożyczyć legendy i opowiedzieć dziecku legendę, którą się od kogoś usłyszało, niż wymyślić swoją własną legendę. W związku z tym legendy się umacniają w temacie, natomiast i w tej swojej realizacji, czy tam w swoim jakimś dziele na jej podstawie, to tylko się powielają. Tak naprawdę widzimy kilka rodzajów filmów. Widzimy filmy o, nie wiem, o dinozaurach, o kosmosie, o jakichś tam takich przejściach przez jakieś dziwne portale, jakichś przenoszących nas w zupełnie inne miejsce niż to, w którym się znajdujemy. Widzimy jeszcze parę innych takich, jakieś tam krasnoludki, środka Marysia i jakieś tam jeszcze inne tego rodzaju utrwalone już od wielu pokoleń, czy tam nie pokoleń, bo ja nie wiem, jakich nie znam historii baśni i legend.
Właśnie mógł brać Grimm, to gracia Grimm, to też telewizja, gdyby, czyli telewizja też jak gdyby uczestniczy w tym powielaniu legend i w tym ich rozpowszechnianiu. I tak naprawdę nabieram takiego przekonania, że tak naprawdę to wszystko, co jest w mediach, to są legendy. Czyli na przykład taki jeden serial teraz oglądam. Kiedyś mi zalecili ludzie dorośli do oglądania jako serial, no taki, który jak gdyby uważają za najbardziej pouczający i najbardziej obiektywny. W tym momencie taki serial, który się nazywa Wiadomości. Wiadomości. Wiadomości w sensie no, wszystkiego rodzaju informacji ze świata, ponieważ w świecie różne rzeczy się dzieją i można je, że tak powiem, też potraktować jako pewnego rodzaju tematy legend. Czyli jest taka legenda na temat na przykład trzęsień ziemi, jest legenda na temat tsunami, czyli takich fal wielkich utworzonych na oceanie z powodu jakichś tam podwodnych trzęsień ziemi. Jest jeszcze kilka takich legend, ale jak gdyby dlaczego mówię, że to są legendy, bo one są prawdziwe. Legendy to tym się różnią od bajek, że znaczy nie chcę tutaj takiej kwalifikacji wprowadzać, dlatego że nic o tym nie wiem i tak naprawdę tylko sobie dla swojego własnego użytku definiuję różnego rodzaju pojęcia i między innymi odróżniam, że takie legendy, które są wymyślone czysto, czy tam są jakąś transformacją opowieści zasłyszanych z dzieciństwa, jak na przykład dinozaury, o których nam się powtarza legendy i pokazuje różne dowody, a potem się okazuje, że tych dowodów nie ma, tylko są te filmy, które żeśmy na podstawie tych pozornych dowodów obejrzeli, czy zobaczyli. Kiedyś byłem w takim muzeum naturalnym i widziałem różne rzeczy jako dziecko. Jako dziecko byłem w muzeum naturalnym, widziałem różnego rodzaju eksponaty, jakieś tam szkielety dinozaurów, które się okazywały potem jakimiś plastikowymi odlewami na cele ekspozycyjne, czyli po to, żeby je pokazywać i w jakiś sposób tam, żeby służyć wychowaniu, czy zainteresowaniu, czy gromadzeniu kadry naukowej dla uczniów, dla nauczycieli, zgromadzaniu uczniów dla nauczycieli, czyli zainteresowaniu ich tematem. W każdym razie zawsze są takie zespoły ludzkie, które jak gdyby zaciągają do siebie młodych ludzi w różnych dobrym celu, bo złym celu, wciągają ich do jakiejś działalności zarobkowej tak naprawdę. W końcu okazuje się, że ona w pewnym etapie się staje zarobkowa, bo albo jest to zarobek z ekspozycji, albo jest to no, grant naukowy, czyli jak gdyby z państwa skierowane jakieś środki na to, żeby się dana dziedzina rozwijała, czy czyniono w niej jakieś postępy, czy wynalazki, czy po prostu kontynuowano legendę, czyli pracowano na powodzenie tej legendy i na jej rozwój i nawet wyprawy gdzieś tam w jakieś dalekie rejony, nowe gatunki, wszystko się dzieje, naprawdę jest. Natomiast jest to legenda, która służy tylko temu, żeby kolejne pokolenia no, pracowały i zarabiały na tej legendzie. Albo z komercji, czyli z tego świata ekspozycji, ewentualnie a z grantów, czyli z tak zwanej budżetówki, czyli z tej sfery popieranej przez władzę i tej takiej, powiedziałbym, no, nienawidzonej przez wszystkich i jakoś tak nawet specjalnie jest taka legenda wywoływana, to się nazywa polityka, gdzie jest walka tych dwóch kierunków, bo jest ten taki zupełnie pewna urawniłowka, gdzie jak gdyby no, państwo jest po to, żeby decydować o tym, kto ma przeżyć, a kto ma nie przeżyć, żeby wybierać najlepszych i żeby tylko najlepsi trwali i się rozwijali. Natomiast ci, którzy no, nie sprawdzają się, no to nie, jest już są zostawieni samemu sobie i tak naprawdę potem się już robi tylko kasę na pokazywaniu ich uczalania się w telewizji, które
no, jak gdyby za niewielkie grosze można sobie zrobić temat do jakiegoś reportażu, czy do jakiejś, do jakiegoś. Filmu na temat przeżyć autentycznych, opartych na faktach, przeżyć jakiejś osoby. W związku z tym no, ona służy dalej jako istniejąc, tworzy pewnego rodzaju legendę jakiejś sytuacji czy jakiegoś zjawiska, ale jak gdyby no, dostaje na nim tylko jeden raz opłatę krótką za pierwsze, że tak powiem, przystąpienie do spółki, czy za intonowanie samego przedsięwzięcia na temat tej legendy, którą się nową tworzy i legendy, które, prawdziwej legendy, czy na podstawie faktów, na podstawie autentycznych wydarzeń, tych rzeczy, które się dzieją w świecie, tak naprawdę okazuje się, że dzieją się same złe rzeczy. Jak się spojrzy przez okno, to widać tylko ładne bloki, ładną roślinność, ładne osiągnięcia ludzkości i spokój, ciszę, nie ma głośnych wybuchów, nie ma głośnych krzyków. No, rzeczywiście z wyjątkiem dzieci w przedszkolu, które krzyczą, ale na całe gardło, ale to jak gdyby nie jest jakiś powód do przykrości, czy jakieś złe wydarzenie, tylko jakoś jest to promowane jako wielką radość i wielka radość z powodu tego, że następne pokolenia będą utrzymywały ten status quo, czyli tą sytuację, która istnieje za oknem, w postaci stojących budynków, odświetlanych budynków, odnawianych budynków, przemalowywanych budynków i tego pokoju, gdzie tam nikt nikogo nigdy nie zabija, a jeżeli zabije, to, że tak powiem, jest karany i jeżeli umiera, to sobie spokojnie w domu, cicho, w ciszy, jak gdyby, no, jest to pewna sensacja, potem można ją odkryć, jak gdyby nie, też na niej zarobić, w tym sensie, że jak gdyby taki reporter śledczy może się takiego tematu dopiąć i rozpowszechnić go w jakikolwiek sposób, zrealizować opowieść o nim, czy nakręcić, czy skomentować, czy napisać opowieść o tym wydarzeniu. Książkę na podstawie tego wydarzenia. Słuchałem też ostatnio takiej audycji o tych kryminałach tak zwanych, bo jak gdyby kryminały w życiu też czytałem. Czytałem jakiegoś Joe Alexa, to była oczywiście Joe Alex, to był pseudonim, ale nie będę teraz szukał, ani przypominał sobie czyj autentycznie, bo to nieważne jakie jest imię i nazwisko. Tak naprawdę okazuje się, że imiona i niki tak zwane, czyli nie znam skrótu, co to jest nick, nie pamiętam, pamiętałem, szukałem, ale w tej chwili nie trzeba by jeszcze raz szukać i znowu to samo, także nie ma sensu tego powtarzać. Może kiedyś zobaczę i będę znowu postaram się zapamiętać na pewien czas, zanim zapomnę, więc w związku z tym nie wiadomo, czy dotrwa to wyjaśnienie do kolejnego niku, ale wiadomo, że każdy może sobie w tak zwanym Google poszukać. I w Google tak, też widziałem ostatnio taki film na temat tych starzyści się nazywał w polskim tytule. Był to starzyści, gdzie pracownicy starsi już, którzy musieli tam zarabiać na jakiejś sprzedaży zegarków i na innych tego rodzaju przedmiotów, które znikały ze świata i którymi się wszyscy przestawali interesować, w związku z tym, że komórki się pojawiły, że wszyscy nie noszą zegarków, tylko noszą komórki i z komórek szczytują czas, więc w związku z tym no, stracili pracę i musieli się szukać nowej i się zapisali jako tak zupełnie z marszu i na głupiego ryja, bo w ogóle nic nie mieli o tym pojęcia, do Google'a na programistów, że tak powiem, że jeden powiedział, że jest fizykiem, a drugi jest, że jest programistą i w związku z tym oni tam się chcieli załapać do stażu w Google, mając te umiejętności swoje sprzedawania właściwie tego, co trzeba sprzedawać, zarabianie na wszystkim, co się da. Więc film jest pouczający, taki inspirujący w sensie takim no, do przemyśleń. I to myślę, że to wynika też z tym pytaniem, na temat mojego wykształcenia, bo co to znaczy wykształcenie? Wykształcenie to jest tylko to, że jak gdyby kwestia długości życia. Jak długo się żyje, jak długo się udaje przetrwać w tym świecie tej komercji, gdzie ktoś po prostu musi ułożyć jakieś granty dla życia, żeby było co zjeść i co wypić i gdzie spać.
Także, no oczywiście jeszcze drugą stronę medalu, czyli fizjologia wydalania i to wszystko też musi być zorganizowane jakoś. To wszystko też trzeba zapłacić i w związku z tym gdziekolwiek człowiek jest, to musi jednak w jakiś sposób te sprawy sobie zapewnić albo on, albo on, właśnie nie on, tylko ten, kto się nim opiekuje i ten, kto mu to umożliwia. Bo może umożliwiać, może nie umożliwiać, może wiadomo, że każdy może stać się bezdomny w pewnym momencie, może zawsze się wszyscy stają bezdomni w pewnym momencie, no ostatecznie można powiedzieć, że nieboszczycy nie leżą w domach, więc w pewnym momencie stają się bezdomni, ewentualnie mają kwatery na cmentarzu, ale kwatera na cmentarzu to jest też jest opłacana i na pewien czas, więc w związku z tym można powiedzieć, że w pewnym momencie stają się bezdomni, w momencie, kiedy ich usuwają z cmentarza, na którym przez pewien czas leżeli, o których pamięć przynosiła im kwiaty. No i myślę, że to ze wszystkim się dzieje, że każde życie człowieka po prostu tak zanika. Tak samo zanika człowiek, który jest na cmentarzu, pamięć o nim ginie ewentualnie. No, dzieci zapamiętają, miejsce na cmentarzu sobie leży, grób się staje zaniedbany, ktoś tam jeszcze go sponsoruje przez pewien czas, ale w pewnym momencie jak już rodzina też wymiera albo się wyprowadza i jak gdyby traci zainteresowanie odwiedzinami na tym cmentarzu, no to w tym momencie ten cmentarz też w końcu jakoś musi sobie gospodarować to miejsce na ten grób, który jest zaniedbany. Zaniedbany i do którego nikt się nie chce dowiedzieć, to na pewno tam jest jakieś limity czasowe, są tego i po pewnym czasie się jakieś miejsce tam i traktuje odpowiednio. Zaniedbany, najpierw się o nie dba, najpierw się zwykłą trawę zasadzi, tylko po pewnym czasie, jak już tych miejsc się robi dużo, to z tych miejsc zaczyna się robić nowe miejsca do pochówku, więc w związku z tym stare zwłoki, trzeba z nimi coś zrobić, z szacunkiem i tak dalej, oczywiście z kremacją z jakąś utylizacją. Natomiast no, jednak trzeba się tam jakoś tym zaopiekować, zająć. No, pamiętam kiedyś z ojcem byłem w lesie, były groby w lesie, po prostu gdzie nie na cmentarzu, tylko ktoś po prostu w czasie wojny pochował jakieś zwłoki z jakiejś kampanii czy z jakiejś bitwy, pochował zwłoki po prostu w lesie i te groby też tam były w lesie rozkopane, bo ludzie są dociekliwi i bardzo chętnie pojedą w karną dziurę, jak ktoś znalazł dziurę, ktoś się gdzieś grób zapał, tu już ze starości zrobiła się dziura i ktoś by mógł wyciągnąć czaszkę kości, czy dobytek, czy jakieś tam pamiątki z tego grobu, w związku z tym to oczywiście zrobił. Ja też tam ojciec mi pokazywał te czaszki, które tam leżą w tym grobie. No jak gdyby w innym kontekście i wychowawczo, w jakiejś mierze, natomiast były takie miejsca w lasach, no i pewnie zawsze są i cały czas są, że niektórzy jak gdyby są pochowywani w lesie. Po prostu, natomiast no, te groby są nie tyle zaniedbane, co jak gdyby nie wymagają pewnego rodzaju opieki, czy tam pamięci, czy sentymentów. Po prostu ludzie, którzy są pochowani w lesie, no to jak gdyby trafiają bezpośrednio do obiegu naturalnego, bez specjalnych odciążeń cywilizacji. W związku z tym można powiedzieć, że to jest jakaś linia, która powoduje wymieranie tego rodzaju biznesów, jak na przykład zajmowanie się wszelkiego rodzaju drugimi pogrzebami, ozdabianiem trumien, cmentarzy i tak dalej, więc w związku z tym na pewno będzie ona bardzo niepopularna, nie będzie się stosowało tej metody i będzie się jej starało unikać. Natomiast ona jest możliwa, jak gdyby każda cywilizacja może w pewnym momencie stracić swoje cmentarze i zacząć być chowana pod blokami na podwórku. To jak ktoś przyjdzie, ktoś wszystkich pozabija, no to się ich pochowa, gdzie się da. No, pewnie jakoś inne metody cywilizacyjne są, typu chowania ofiar takich zdarzeń jak World Trade Center, czyli te wieżowce, które są zawalone, czy innych tego rodzaju kataklizmów, jak to ostatnie strzęsienie ziemi.
Tak naprawdę to trzęsienie mi się zdarzyło i jest rzeczywiście, można udowodnić, można pojechać, można sprawdzić. Natomiast jest to pewnego rodzaju legenda, w sensie takim, że no na tym się po prostu zarabia, na tym się, na podstawie tego się gromadzi pieniądze i jak gdyby używają ich nie tylko ludzie, którzy jak gdyby potem uczestniczą w pomaganiu w takich operacjach ratunkowych na przykład, ale również wielu, wielu innych, zupełnie innych. No, my też musimy żyć, w związku z tym, żeby wychowywać tych, którzy będą w stanie pojechać na ratunek tym, którzy gdzieś tam potrzebują pomocy. Więc w związku z tym my też musimy żyć. No, w związku z tym każdy musi też żyć i jakby koszty się dzieli w miarę uczciwie, w miarę zgodnie z sumieniami ludzi. Natomiast nie bardzo wiem, czy zawsze to jest, czy to nie generuje też pewnego rodzaju możliwości Wydaje mi nadużycia. się, Samo życie powoduje możliwość nadużyć, w związku z tym atakować przez istnienie ludzi, swoje zużywamy powietrze, wodę wydało i mi się, pokarmy, w związku z tym no już można powiedzieć, że ludzie nadwyrężamy zasoby, które mogą być nie zjedzone i wypite przez kogo innego. Także tak jest ten dobry znaczenie, no, walka o planetę typu ludzie, zwierzęta. ale Ludzie domowe albo nie dobra, ludzie domowe, rozumiem. tylko zwierzęta domowe i ludzie. Wydaje mi się, że to Zwierzęta domowe i ludzie, zwierzęta dzikie i ludzie. chyba pasuje ten No temat, różnie to który po dzisiaj różne rozumieją, bo czy mucha jest dzikim poruszyliśmy. stworzeniem, czy Były wróbel jest tam dzikim jakieś stworzeniem, wróble kiedyś wybito, teraz był z małe nimi kłopot, że nie ma wróbli i dzieci, każde stworzenie jest na ziemi potrzebne. wody I się niestety pojawiają, te, które wymierają, to się za późno i zaczyna się je ludzie straszliwie ratować. Białe umierają, nosorożce, których tam ludzie ostatnia para jest na umierają. ziemi, no wymrą, wyginą, tam Ludzie próbuje umierają, się ludzie łudzić jakimś umierają, DNA, niby, że się pamięta. I tak naprawdę to tylko badania w tym kierunku, umierają żeby ludzie. jednak z tego DNA można było kiedyś odtworzyć coś, co miało wymrzeć i wymarło. No i w związku z tym dinozaury miały wymrzeć, jakby nie wymarły, to byśmy mieli miasta poburzone przez dinozaury, no i to nie byłoby nic takiego, co by nam odpowiadało, czego byśmy chcieli. W związku z tym nikt będzie tego popierał, robił, ani produkował. Najwyżej na filmach pokażę trochę konsekwencji ewentualnych, które mogłyby się wydarzyć. Zresztą nie wiem, czy w związku z tym centrum grawitacyjnym, do którego zmierzamy i które będzie jak gdyby coraz bliżej nas i będzie w związku z tym coraz silniej nas pociągało w swoją stronę i w związku z tym coraz większe trzęsienia Ziemi będą, ponieważ no, te różnice między jednym fragmentem Ziemi, to znaczy tak zwanym południem, a północą, to będą coraz większe. I w związku z tym te różnice będą coraz większe, na ciśnienie na północ będzie coraz większe i w związku z tym trzęsienia Ziemi będą coraz silniejsze. W końcu natomiast, oj, zaraz, chwileczkę, będę musiał jeszcze raz posłuchać, bo nie wiem, tutaj mi się zaplątałem się w tym wątku. Aha, i w związku z tym, że to ciśnienie będzie coraz większe, w związku z tym organizmy będą na planecie musiały rosnąć coraz silniejsze. I jak gdyby małe organizmy nawet będą musiały, będzie presja na to, żeby przeżywały naprawdę tylko absolutnie najsilniejsze. W związku z tym zwierzęta będą coraz większe, ludzie będą coraz więksi, coraz silniejsi. Słabsi będą kulturalnie, że tak powiem, i moralnie ginąć. Natomiast ci silniejsi będą na planecie zostawać. W związku z tym mnożyć się, w związku z tym też, no co, w związku z tym moralność będzie rosła, będzie coraz bardziej bezwzględna i coraz bardziej sprawnie działająca. Natomiast organizmy będą na planecie zostawać coraz silniejsze. Coraz silniejsze będą znosiły tą coraz bardziej rosnącą grawitację. W związku z tym na Ziemi będzie się toczyło życie, dopóki nie wymrze ostatni człowiek. Na pewno będzie to już w sytuacji, kiedy on będzie tak wyglądał jak dinozaur. Niemalże będzie tak potężny, tak silny i tak niezwykle wielki opór grawitacji będzie musiał stawiać, że będzie musiał być siłaczem. No i to jest koniec na razie.